serdecznie witamy. Przedszkolaki z siódemki doskonale wiedzą, jak wygląda godło kraju, dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona i że wolność nie zawsze jest dana. W historii kraju bywało i tak, że trzeba było o nią walczyć. Dlatego warto pamiętać o tych, którzy dla dobra Polski poświęcili swoje życie. Obchodzimy Święto Niepodległości. Jest to wielka uroczystość, do której przygotowania trwają od początku listopada, można powiedzieć, bo temu dzisiejszemu świętu, oprócz tego, że dziś dzieci pokażą, najstarsze zerówka, sześciolatki pokażą montaż słowno-muzyczno-taneczny, to oprócz tego jeszcze wykonywały przecudne prace artystyczne poświęcone właśnie temu świętu i ta wystawa jest przy każdej grupie wiekowej. Oprócz tego będzie dzisiaj na ta uroczystość. Są zaproszeni goście, ale najważniejsze w tym wszystkim to jest to, co zostanie w główkach tych naszych najmłodszych, czyli trzylatków i do tych sześciolatków. Ważne jest to, że wszyscy znamy, my tak samo, bo uczymy co roku się tego hymnu i powtarzamy wszystkie cztery zwrotki, że dzieci wiedzą, że przy hymnie nie tańczymy, że stoimy na baczność i że właśnie to wychowanie patriotyczne to jest też to wychowanie, że sprzątamy po sobie, zbieramy papierki i dbamy o tą naszą ojczyznę. W tym roku jest pod hasłem pamiętamy o tych, co za naszą niepodległość walczyli i przyrzekamy dbać o naszą ojczyznę. Radosna szkoła!